I nie chciałbym, żeby ktoś ja rozumiem, ale ja nie chciałam, no, naprawdę. Także... Ja po prostu, ja jakoś nie chcę. Tak, troszeczkę się uspokójcie. Chodzi, wyzywajcie się i tak dalej, ale bez dzieci. Dawid, to można prosić i prosić, one i tak będą o tym gadać. Też próbowałam. Ale to ty jesteś tą przemocą psychiczną. Tak, ty, byłaś 9 miesięcy. To ty się na nim mściłaś, bo cię kurwa nie chciał. Nie, za to do czego doprowadził, za te kłamstwa, za te manipulacje. Pokochał, nie chciał, pokochał inną dziewczynę i za to mi się mścisz, że on woli. Nie. Kochane dziewczęta, kochane ja dziewczęta. Ja nie wiadomo było, czy dziecko przeżyje w tym miesiącu, a on chlał w kanowerze. I był wtedy. Dziewczyny. Nie dobra, cisza już. Nie. Cisza. Bo tak naprawdę... Patryk, Boro teraz. Wygodna i nic Viola. Więcej. Viola. Ty jesteś tutaj przeszkodą, nie nikt inny. Viola, na chwilę. Viola. Ty bo tam... się w ogóle nigdy nie rozmnażasz. Bo ogólnie tak, i tak nikt nie wie, o co chodzi, a tak naprawdę... Viola, Viola, bo wszyscy tutaj zgromadzeni tak naprawdę ich tylko jedno interesuje. Kto komu robi? Nie, Boga, po co wy tyle mówicie? Po co wy tyle mówicie? A teraz jest jeszcze nowa zagadka, mi się wydaje. Pytanie, że kto kogo kochał. Jeszcze mamy pytanie tutaj od publiczności. Patryk Boro. Tak, ze mną już jest, słuchajcie, tak jak obiecałem wam, duże dymy, tak więc ze mną już jest mój pierwszy gość. Kim jesteś? Hejka, jestem kuzynką Klaudii. Jest z nami Oliwia. Oliwia, do kogo masz pytanie? Powiem tak, pierwsze co, zacznę od tego, do zasiranej, zjebanej kutafiksa do Violetty. Dlaczego jest taką pierdoloną hipokrytką? Po pierwsze, zacznijmy od tego, może Klaudia lubi seks, bo jest nimfomanką, ale ty to samo robisz, więc chuj ci do tego, wytrzyj to białe tam kurwa pod nosem, bo ci kurwa tam coś odstaje i ten tampon z dupy sobie wyciągnij, bo chyba ci zatkał dobrą dziurę, co? Powiem ci tak, dajmy tu kartkę papieru, przetrzyjmy apartamentem i zobaczymy, usiądź na nią gołym tyłkiem, jakie kurwa masz dziury, co? Okej, okay, drugie a, pytanie jakieś? Kuzynkę, wiesz co? Ja mam propozycję. Tylko ściągnę buty sobie i ja do ciebie też chcę, bo ty jesteś pierdoloną hipokrytką, że bierzesz Klaudię, gdzie ona ile waży, to chodź do mnie, wyskocz, proszę. Ja ci proponuję 15 minut na gołe pięści. Proponuję na gołe grubo. Pięści. Ja podtrzymam może mikrofon. Ja nie zarzucam wagi, to ona mi zarzuca. Ale słuchaj, wybraj sobie Klaudynę, ja za rodziną będę zawsze, bo będę broniła rodziny. Będę broniła rodziny, tak, kurwa. Nie pozwolę ja sobie... Ja moje dziecko, jak przykre, mogę, że ona ci przedstawiła inną prawdę. Ona ci przedstawiła prawdę, którą ona tylko widzi. A posłuchałaś też drugiej strony? Kurwa, ty... Nie wiem, czy ty siebie, kurwa, słyszysz? Oliwia, dawaj! Zadyma. Ale kłaki poszły. Oddajemy głos Michałowi Cichemu. Ja już nawet nie wiem, co powiedzieć. Klaudia, jesteś nimfomanką? Nie. To jest jakaś twoja kuzynka, rozumiem, która teraz zaatakowała Violkę, tak? Ja ostatni raz widziałam ją jakieś 20 lat temu w Szczecinie. Czy ty się do niej nie przyznajesz nawet? Ja tej dziewczyny nawet nie znam. To jest dziewczyna, która... Ona mi powiedziała, co ma mówić, bo jest rodziną i ona to powiedziała. Prosta sprawa. Ona jest twoją kuzynką, czy nie? Tu same zagadki. Ja mam rodzinę w Szczecinie i ona jest... Ale jej nie pamiętasz, tak? I zaraz powiem, że była moją klientką i dlatego sprzedaję. Tak no właśnie, co, czym handlujesz, Nic takiego nie zamierzałam powiedzieć, ale dobrze, że się sama przyznałaś w końcu. Tak, podobno, mimo że je brałam, ja się przyznaję do tego. Ej, ale słuchaj. Ale ja nie sprzedawałam i dodałem ale... mi dowody. No, ja ci dałam dowody, nawet Kasia się spojrzała, ty powiedziałaś, że to nie jest woreczek, tylko to jest paragon, no to ale ja mam z tobą rozmawiać. Ale po pierwsze... Ja powiem ci tak, brałam, ale to akurat naprawdę był jakiś kurwa paragon. Ja ale co brałaś, do buzi, czy... Znaczy, Kasio, nie, ty naprawdę... Nie skumałem. Nie, jesteś tak monotematyczny. W ten dzień akurat kurwa, jak później może i spałam, ale wtedy to nie było akurat. To w ogóle nie wiem, co to był paragon. A jak sypałaś te krety na telefon w aucie z tyłu, to co? No, no, spałam, no i co? No i co? No, Patryk nie, jeszcze ma jedno pytanie, moment. Teraz nie. Halo, nie halo. Biorę od... No poczekajcie, posłuchajmy tej... Stało, ale Oliwia ma jeszcze jedno pytanie. Ja bym chciała wyzwać ją do oktagonu ze względu na to, jak nasza ciocia, bardzo dobrze wiemy o tym Klaudyna, że spała z jej ojcem. Ja bym chciała te rodzinne interesy... O Boże, rodzinne co interesy chcę w oktagonie wyjaśnić, bo będę za rodziną, kurwa, i się nie damy. Ale Klaudia mówi, że ciebie nie zna w ogóle. Powiedziałam, że widziałam ją 20 lat temu. Aha. Ja teraz ona ma 19. Nie wiedziałem, że jesteśmy w kolejnym odcinku Trudnych Spraw.
A jak ona ma 19, a ona 20 lat temu ją widziała. Kto ma 19 lat? To prawda, kur... Kto ma 19 lat? Dobra, co z tym autobusem z piłkarzami z Zielonej Góry? Widzę, że zatkało. No kurwa, powiem ci, że mam tyle na głowie, że tego nie zaplanowałam, ale bardzo chciałam, ponieważ... No kurwa, chciałam, żeby przyszli, żeby zobaczyła, kogo rucha, nie? Ale będą na gali? Słucham? Ale mogą być bardzo na gali. Wszystkich, kogo ruchała tak naprawdę. Wiem, że ten chłopak, z którym masz... do końca nie wiem, seksaśmę, ale mówię, że ja to bardzo chętnie pokażę i udowodnię. Ty takich nie miałeś. Przecież dzięki Kasiuszowi wiemy, z kim nawet. Ale ja nie potrzebuję tego. Tylko ty to potrzebujesz, żeby stać się lepsza. Nie potrzebujesz żadnych seksaśni, nie potrzebujesz, żeby być chuda, żeby mieć kogoś w przeciwieństwie do ciebie. Ty tak czy siak uważasz, że jesteś gruba, co jest najlepsze. Prawda? No przyznaj. Ale ja wiesz, co jest najlepsze, tylko masz to, że ty jesteś chuda w ciąży. I możesz gadać, że ona po ciąży ma idealną figurę, a ja mogę być kurwa nawet 20 kilo grubsza i tak będę miała osobę, która mnie kocha i tak będę miała chłopaków, ponieważ nie jestem taką kurwą jak ty. Proszę cię, bo myślisz, że wygląd to jest wszystko? Ja tak nigdy nie powiedziałam. Nigdzie nie zaczęło tego przy tym stole, oprócz jego oczywiście i nie wiem jakiego, ponieważ tej osoby nie znam. Nikt cię kurwa tu nie lubi, ani z Prima. Ciebie wszyscy uwielbiają. Nikt kurwa cię nie lubi. Dobrze, wszyscy mają z ciebie bekę, z siwaną paplą. Każdy się przy tobie wszystko, mówi, bo wszystko kurwa gadasz do jebanych fapędzi, a potem mówisz, dobra, że tego nie mówiłaś. Mimo, że to jest prawda. Więc wiesz, dobra, co chodzi. Mów, nie można sobie zaufać, tylko płaczesz w kątach i myślisz, że ale ktoś może... się nad tobą zlituje, a każdy aj. W dupie się z tobą ale, z ciebie bo śmieje. Ja naprawdę mógł jakieś fakty byś przedstawiła, bo cały czas tam jakieś bajki mówisz na mój temat. Jakie bajki? Ja mówię to, co ja też widziałam, to akurat, że płakałaś w kącie wtedy na trailerze, to akurat jest fakt. Bo miałam miał problemy dupie, prywatne. Się z ciebie śmiał. Siedziałaś, kurwa, tak skulona, co myślałaś, że ktoś do ciebie podejdzie? Ale to, że ktoś nie posiada empatii, no to... Ty potrzebujesz tego osobie. Właśnie, o to chodzi. Ty tylko masz... Mogę coś powiedzieć? Jedyne, co możesz powiedzieć, to o, skończyłam szkołę, a ona nie. Ja jestem chuda, a ona jest gruba. Nic więcej o mnie nie możesz powiedzieć, bo ja więcej osiągnęłam, będąc gruba ja już i nie skończąc szkoły od ciebie, a ty kurwa nic nie osiągnęłaś, jesteś chuda i tylko chce cię każdy ruchać, bo tylko do tego się nadajesz. Nikt cię kurwa nie kocha, każdego kurwa. Ty tylko w ogóle zauważyłam, że ja masz jakąś kurwa jebaną tendencję do w ogóle brania pijanych chłopaków. Bo nie wiem, czy wiesz, ale Aaron sam powiedział, że na imprezie, z którym stało się to, co się stało, to był najebany, że nawet nie pamięta w stosunku z tobą. Chłopaka Queen, przepraszam bardzo, tak samo był. Kogo? Tak najerany. Chłopaka Queen, byłego chłopaka Queen. Przecież ja nawet nie chciałam. Tak samo mordę, dziwko. Tak samo był tak zapierdolony i tak najerany, że nawet nie pamięta, a go zaciągałaś, tak kurwa. I z nożem, kurwa, na niego szłaś, może się przyznasz. Przekażę, że jest najlepsze, masz nawet filmik. To czemu tego, kurwa, nie wstawisz? Przecież ja sobie bekę kręciłam. A, no ja tak, nie... kurwa, idzie do ciebie z nożem. Ja bekę se kręciłam. Ja jestem z Mateuszem pogodzona, mamy wszystko wyjaśnione. No ty gadasz, no bo jest pewnie pogodzona, no bo Queen, no i tyle. Ale jest każdy i widział to. Ale nikt Viola, nie zapraszam widział. Na face to face, bo już... Ale nie, ja nie skończyłam. Tak... Wiolka wyśmiała osobę z depresją. Wiolka wyśmiała ofiary przemocy psychicznej. I Wiolka wyśmiała osoby borykające się z zaburzeniami odżywiania. Gratuluję ale ci. Ty nie masz, ty po prostu uważasz, że jesteś gruba, ty nie masz problemu z odżywianiem. Ty uważasz, że masz... Uważałam to tylko w ciąży. Kurwa, nie masz kości, kurwa, i wydaje ci się, że jesteś gruba, kobieto. Ale skąd ty masz takie info? Tylko w ciąży no, bo tak myślałam. Piszesz, kurwa, na swoim sektorze, ty uważasz, że jesteś gruba. Klaudia się znieczula przed face to face. Z tobą, kurwa, jak w jakichkolwiek się współpracują. Czy ja tego słucham? Wiesz, wjechała mi na dziecko, teraz cudowną nie chcesz córeczkę. Się do tego przyznać, ale ty im sama ja, mówisz, że jesteś ja się gruba. Wyłączyłem. Ja tylko słyszałem, że ktoś komu robił loda. Ktoś brał do buzi, a tak to się wyłączyłem. Naprawdę, nie wciągaj, czy jeszcze jeden temat poruszyli. Jesteś na psychologii, tak? Pedagogicy. Dobra, dziewczyny, skończyliście, idziemy do face to face. Co kurwa powiesz swoim kurwa podopiecznym, że mają się zabić, jak dostają, nie wiem, karę z Brianema? Co im powiesz? Albo jak powiesz, ktoś powie, ktoś mnie wyzywa, że jestem gruba. Chyba zrezygnuję z tego zawodu, bo jakbym miała pracować z tak trudnymi przypadkami jak ty, to naprawdę jest dla mnie za dużo patologii. Sobie cały czas mówisz, bo mnie te inwektywy nie ruszają. Emocje buzują tutaj bardzo. Nie wiem, co tu się stanie na tym face to face. Nie umiesz sobie pomóc. Więc jak chcesz komuś pomóc? Pomóż.
Dobra. Stań, Klaudia, dam. No stańcie tu, Wiolka, nie wyrywaj się. Nie wiem, co tu się stało, Klaudia. Dziwka wyszła. Po prostu usłyszała prawdę i się speszyła. Klaudia uciekła. Taka prawda, kurwa, to ty się nad tym krzyknicznie, a nie oni nad tobą. I boli cię prawda, bo wiesz, jaka jest. No to face to face'a nie będzie, Klaudia. Poszła do garderoby. Czyli Klaudia chyba regeneruje siłę i nie chciała po prostu dostać, żeby Wiolka się... Wracaj. Wracamy do stołu.